Sytuacja szpitala ma bezpośredni wpływ, to też Państwo wiecie, na sytuację naszego samorządu grudziąckiego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 lutego 2012 roku na początku marca wszcząłem procedury związane z przygotowaniem konkursu na stanowisko dyrektora regionalnego szpitala naszego. Poszczególne etapy już są realizowane, to znaczy rozporządzenie mówi, jaki powinien być skład komisji konkursowej. Rada Społeczna już wydelegowała swojego przedstawiciela. Na najbliższej sesji mam zamiar przedstawić radnym do zaakceptowania skład komisji konkursowej, która będzie pracowała również ściśle z tym rozporządzeniem. Chcę Państwa też poinformować, że pełnienie obowiązków dyrektora do 26 przekazałem na ręce zastępcy pana dyrektora, pana Piotra Jaskulskiego, który te obowiązki pełnił do dnia wczorajszego. Z dniem wczorajszym podjąłem decyzję o powierzeniu tych obowiązków do czasu rozstrzygnięcia konkursu panu doktorowi Michałowi Jączyńskiemu. Przedstawiam pana doktora, który siedzi po mojej lewej ręce, pana doktora Michała Jączyńskiego. Jest doktorem nauk ekonomicznych, skończył te studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył m.in. studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Podyplomowe studia bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Skończył również filologię germańską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Posiada szerokie doświadczenia zawodowe. Był m.in. członkiem zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dyrektorem Biura Zarządzania w Grupie PZU, dyrektorem w Deutsche Banku oraz członkiem zarządu w Solarisie i Orlenie. Pełnimy bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem lecznicy. Kilka miesięcy temu powołałem zespół do spraw restrukturyzacji szpitala, a także pełnomocnika do spraw nadzoru właścicielskiego w osobie pana doktora Leszka Czapleckiego, który w moim imieniu analizuje finanse szpitala do momentu oczywiście powołania tu pana dyrektora. Ponadto informuję, że na początku czerwca podjąłem decyzję o powierzeniu obowiązków, o powołaniu zastępcy dyrektora do spraw kontrolingu, który objęła pani Halina Depcik. Pani dyrektor ma w swym dorobku zawodowym zarówno pracę w jednostkach samorządowych, jak i w firmach farmaceutycznych, a co najważniejsze, była również prezesem Szpitala Praskiego. Wierzę, że swoje doświadczenie wykorzysta także w pracy na rzecz grudziąckiego szpitala. Prowadzimy szczegółową analizę sytuacji szpitala pod każdym kątem, przede wszystkim finansowym, a również organizacyjnym, a także negocjacje z wierzycielami jednostki. Działania restrukturyzacyjne wdrożymy, na bieżąco będziemy wdrażać, ale szczególnie po zapoznaniu się z aktualną i bieżącą sytuacją ekonomiczną szpitala. W tym momencie dzisiaj najważniejsze jest obniżenie kosztów funkcjonowania szpitala, a także zrestrukturyzowanie długu szpitala. Za Państwa pośrednictwem będziemy na bieżąco informować o naszych działaniach. Chciałbym podkreślić, że bieżące funkcjonowanie szpitala nie jest zagrożone. Chcę także jeszcze raz powiedzieć, że nie ma żadnych planów związanych z komercjalizacją szpitala. Celem naszych działań jest naprawa finansów szpitala, aby tak jak do tej pory świadczył usługi medyczne na najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za wprowadzenie oraz za zaufanie, jakim mnie obdarzył. Od wczoraj pełnię tę funkcję z Grudziądzem. Łączy mnie wiele, ponieważ urodziłem się w Grudziądzu, chodziłem do szkoły, ale 33 lata temu wyjechałem z Grudziądza po maturze, żeby zdobywać wiedzę i doświadczenie na uczelniach i w instytucjach, bankach, firmach, w których pracowałem, o których pan prezydent wspomniał. Ze szpitalem to już nie jest moja pierwsza styczność, chociaż po wielu latach, bo w wieku 16 lat w czasie wakacji pracowałem w szpitalu jako goniec, ale to jest dawna historia. Jeżeli chodzi o kroki, które podejmiemy, które od wczoraj podejmujemy,
które też wczoraj zasygnalizowaliśmy na spotkaniu z ordynatorami całego szpitala. Nazwijmy to ogólnie, póki co, restrukturyzacja. Pytanie ze strony ordynatorów i tutaj pewnie od Państwa też to zaraz wyniknie, co restrukturyzacja oznacza? Restrukturyzacja nie oznacza na tym etapie zwolnień, zamknięcia oddziałów, nieopiekowanie się pacjentami. Pan prezydent w swoim prawie miał taką możliwość zamknięcia całego szpitala bądź oddziałów. Nie skorzystał z tego, bo wierzy w ten szpital i dlatego też zaprosił mnie i mój zespół do współpracy. Jak pan prezydent podkreślił, pierwszy punkt to są negocjacje z bankami. Do tej pory i z wierzycielami. Do tej pory była taka to dosyć pokrętna droga, tak zwane rolowanie długu. Dług, który rodził kolejny dług, ale jeszcze większy. Ponieważ były zaciągane nowe zobowiązania na wyższych warunkach, na wyższym oprocentowaniu, z którego były spłacane, przynajmniej była spłacana część starych, zadłużonych, przedawnionych zobowiązań. A więc z bankami i z wierzycielami rozmowy zaczniemy natychmiast. Ażeby jako pierwsze i bardzo ważne zmniejszyć koszty finansowania. Na co też chciałbym zwrócić uwagę, zadłużenie nazywamy dłużenie zadłużeniem, ale są to dwa typy zadłużenia. Po pierwsze zadłużenie inwestycyjne. Szpital nie będziemy w tej chwili już dyskutować i rozpatrywać, czy jest za duży, za mały, w sam raz. Szpital jest i z tego szpitala się cieszymy i chcemy wykorzystać jego moce i możliwości w jak najwyższym stopniu. W tej chwili na podstawie umów z NFZ-em, jakie są zawarte, jak Państwo też na pewno wiecie, wykorzystanie szpitala i łóżek, oczywiście to zależy od oddziału, ale jest średnio na wysokości 70%. Szpital, tak jak hotel, jak jest pusty, to nie zarabia. A więc od przyszłego tygodnia zaczniemy rozmowy i negocjacje z NFZ-em najpierw w Bydgoszczy, później z NFZ-em centralnym, ażeby najpierw dogadać się w sprawie zadłużeń czy w sprawie długów za nadwykonania, jakie NFZ ma za lata daleko wstecz oraz renegocjować kontrakt na teraz i przyszły, ponieważ te 200 milionów jak na tak bardzo wyspecjalizowany szpital i specjalistyczny, dysponujący tak doskonałą kadrą i tak doskonałymi urządzeniami, to jest za mało. Chciałbym jeszcze raz tutaj podkreślić, jeżeli chodzi o personel biały, lekarski, pielęgniarski, jest to personel na najwyższym poziomie i nie zamierzamy tutaj się rozpatrywać kwestii redukcji tego personelu. Ten personel jest szpitalowi, jest nam, jest pacjentom, jest miastu potrzebny. Natomiast bardzo, bardzo poważnie zajmiemy się raportami, które i NIK, i raport, który został sporządzony w marcu tego roku przez radnych i przez pracowników urzędu. No jest to raport, ja się wczoraj wieczorem z nim zapoznałem, no jest to raport szpitalowi nieprzychylny. To znaczy nieprzychylny pod względem prowadzenia tego szpitala, wydatkowania kosztów i zaciągania zobowiązań w ostatnich latach. Jest to dla nas bardzo, bardzo tutaj ważna podpowiedź i do tych punktów, które są w zaleceniach, bardzo poważnie się zajmiemy tym i będziemy je wdrażać. Jeżeli chodzi o kroki następne, ISO, które jest bardzo ważne, aczkolwiek dla szpitala akredytacja jest bardzo ważna. Jak się dowiedziałem dzisiaj akurat, były próby uzyskania tej akredytacji, aczkolwiek nie zakończyło się to sukcesem. My chcemy jak najszybciej przystąpić do kolejnej próby, która mam nadzieję, że zakończy się sukcesem uzyskania tej akredytacji, bo tak duży i tak specjalistyczny szpital taką akredytację musi mieć, a przez to też punktacja w NFZ-cie będzie większa. Obiecuję ze swojej strony, że w czasie, który jest, będzie mi dany, będziemy robić wszystko, żeby sytuację szpitala, bo szpital jest to część miasta, jest to część teraz nas wszystkich, będziemy jak najszybciej starali się tę sytuację naprawić
a to, co ja mogę zadeklarować już teraz, w przeciągu dwóch i pół miesiąca po takiej bardzo dokładnym audycie każdego oddziału i każdego wydatku, przedstawimy Państwu. Akurat żadne miejsce nie nadaje się bardziej do tego porównania, gdzie jest choroba, trzeba ją najpierw zdiagnozować. Przedstawimy dokładny harmonogram wychodzenia z tej trudnej sytuacji, ażeby te piękne urządzenia i doskonali ludzie byli jak najlepiej wykorzystani. Zespół to wspomniana już przez Pana Prezydenta Pani Halina Depcik i są to dotychczasowi zastępcy, którzy ten szpital znają i którzy wiedzą, gdzie te nieszczelności, bądź też nazwijmy to teraz może trochę górnolotnie, ale niegospodarność szpitalna była i jest. Następne dokumenty i tutaj sam raport pokontrolny to na przykład kupowanie dużo drogiego, nie zawsze potrzebnego bądź powtarzalnego sprzętu. Jak ja już to porównam, niektóre urządzenia wysokospecjalistyczne w Grudziąckim Szpitalu są nie wiem, w 5-6 sztukach, w szpitalach porównywalnych 2 sztuki też wystarczają. A więc mówię, najpierw dokładny audyt, inwentaryzacja szpitala w całości globalnie, diagnoza i harmonogram poprawy sytuacji i wyjścia z tej trudnej, patowej sytuacji. Tej aktualnej diagnozy opracować konkretne w przestrzeni czasowej i finansowej działania restrukturyzacyjne i organizacyjne i finansowe, dopiero po zdiagnozowaniu sytuacji bieżącej. Już pan dyrektor mówi, że jest to około 2 miesięcy. Ale to jeżeli są, to są sytuacje, jeżeli pani policzyła więcej, to są sytuacje przejściowe związane z diagnozowaniem sytuacji bieżącej. Tutaj, przepraszam, ja również zostałem przez pana prezydenta upoważniony, żeby dokonać też inwentaryzacji zadań przypisanych konkretnym osobom. A więc regulamin organizacyjny, który jest w tej chwili, przewiduje te osoby, o których pan prezydent mówił. Ja pracowałem do tej pory zawsze w dużych jednostkach, czy to było PZU, czy to było ZUS, więc do dużych wyzwań jestem przyzwyczajony i dlatego dokładnie przyjrzę się konkretnym zadaniom przypisanym konkretnym stanowiskom, nie osobom, i zobaczymy, czy taki przypis pozostanie, czy się zmieni. Tak, jeżeli chodzi o personel biały, jest to personel, jak powiedziałem, wysoko wykształcony, wykwalifikowany, doświadczony i nie przewidujemy tutaj żadnych redukcji. Wie pani co, to ile się zarabia, to zależy od tego, ile zarabia jednostka. Więc ja tutaj przewiduję dokonanie wartościowania stanowisk. Ponieważ to musi być w relacji. Nie może zarabiać kierownik jednostki wielokrotnie więcej niż jednostka traci. Ale jest to proces długotrwały i od tego też na pewno nie będę zaczynał. Temu się muszę, strukturze kosztów parkingu się muszę przyjrzeć. Zobaczymy, czy w ogóle parking zostanie własnością szpitala, czy na przykład będzie wyoutsourcowany. To wszystko trzeba wyliczyć. Ja jestem, jak pan prezydent powiedział, ekonomistą, więc liczyć umiem. I to wszystko musi być dla szpitala i dla miasta rzeczą opłacalną. Nie zostaliśmy do tego powołani, żeby pieniądze rozdawać, tylko żeby zarabiać. Szpital jest taką instytucją, która nie musi wykazywać wielkiego zysku, bo nie po to został powołany, po to został może przez tyle czy przez tyle naście lat być pod kreską. Rok 2015 liczymy, zakładamy, że może być to trochę więcej. I na ten moment budżet jest w stanie zabezpieczyć pokrycie straty finansowej szpitala za 2 lata. Bardzo istotne będą działania w roku 2016, aby koszty funkcjonowania szpitala zbliżyć do granicy zerowej i aby budżet nie musiał już ponosić strat na kolejne lata. W kolejności, tak jak pan dyrektor wspomniał, musimy porządkować sytuację w szpitalu i przyjrzeć się szczegółowo wszystkim wydatkom po kolei, jak one są w miejscu ich powstawania. I wcześniej wspomniałem, że powinno to trwać około 2 miesięcy. No zobaczymy, może będzie wcześniej.
Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, ażeby to oszacowanie i zdiagnozowanie, gdzie te koszty były źle podejmowane, bądź też gdzie w tej chwili, na jakim etapie są procesy przetargowe, które jeszcze można wstrzymać, żeby to jak najszybciej, bo nam też zależy, żeby miasto, żeby szpital był jak najmniejszym obciążeniem dla miasta, a żeby za to miasto nie mogło nowe drogi budować. Byłem ostatnio, do bardzo niedawna piastowałem funkcję, czy pełniłem funkcję wiceprezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po jednym dniu urzędowania mogę wyrazić nadzieję i chęć, ale tak jak powiedziałem, dokonamy bardzo dokładnego audytu i wykorzystania wszystkich osób pracujących w szpitalu. Ta deklaracja pewna to jest personel biały, natomiast co do personelu administracyjnego, osoby przychodzą do pracy, żeby wykonywać pracę w pełni swoich sił i czasu pracy. A więc tak jak powiedziałem, wartościowanie stanowisk i wykorzystanie pracy każdego z pracowników będzie tutaj brane bardzo rzetelnie i uczciwie pod uwagę.